Jeśli na Waszych ulubionych wodach obowiązuje zakaz wywózki zanęty, no to warto skorzystać z innego rozwiązania, jakim jest użycie spoda. Do tego przydaje się doświadczenie, ale też i trochę techniki, która przychodzi nam z pomocą. Prologic wypuścił w tym roku na rynek nowy kij, który idealnie nadaje się do tego rozwiązania, ale nie tylko. Według zapowiedzi firmy seria Bomber ST ma odmienić oblicze kijów do spoda. Zadajemy pytanie, dlaczego? Zacznijmy od materiałów. Prezentowany kij to dwusekcyjna wersja Extra Distance o krzywej ugięcia równej 5 lbs i długości 384 cm, czyli 12,6 stopy. Powstał on na bazie blanków z włókna węglowego 30 THM, które wytrzymują duże obciążenia i pozwalają uzyskiwać bardzo dalekie dystanse wyrzutów. Kij waży 380 gramów. Szybka, progresywna akcja to zasługa krzyżowo zwijanych mat węglowych na całej długości blanku, wzmocnionych bardzo szybką szczytówką ze specjalnym stożkowaniem ST. Przyspiesza to gaśnięcie kija po wyrzucie, co ma zapobiegać wprowadzaniu spoda w wibracje w czasie lotu. W konsekwencji wyrzuty są celniejsze i bardziej efektywne. Nasz testowy model wyposażony, uzbrojony jest w bardzo lekkie, wytrzymałe trójstopowe przelotki, z czego pierwsza startowa to 50 mm, a ostatnia antysplątaniowa 16 mm na szczytówce. Dzięki temu otrzymujemy lepszą wytrzymałość przy wyrzutach, trafność, no i przede wszystkim niwelujemy ryzyko zerwania. Przy wyrzucie ważny jest chwyt. Dolnik powleczony jest bardzo wysokiej jakości pianką, która w tej części została pogrubiona. Wartością dodaną w przypadku tego kija jest jego uniwersalność. Szczytowa akcja ST pozwala na stosowanie go do markera, a blank ma naniesioną skalę. Dzięki bardzo czułej szczytówce sygnał jest szybko przekazywany do dolnika, dając bardzo precyzyjne wyczucie dna. W poszukiwaniu twardego dna jest to nieoceniona pomoc. Smukłe mocowanie HDPS zapewnia bezpieczne trzymanie naszego kołowrotka nawet podczas najtrudniejszych wyrzutów. Gładka struktura i czarny kolor pozwalają nam utrzymać to miejsce na naszym kiju w czystości. Ten kołowrotek to maszynka wymyślona specjalnie do takich zadań. Jej przełożenie to 5,1 do 1, a waga to 652 gramy. Całość utrzymana jest w atłasowym czarnym kolorze. Główna część korpusu to odporna na korozję grafitowa powłoka o smukłej konstrukcji i zwiększonej wytrzymałości. Pracę wspierają 3 łożyska kulkowe plus jednorolkowe łożysko oporowe. Kołowrotek wyposażono także w quickset, bezstopniowy system antyrewersu i ślimakowy posuw szpuli. Jest to oczywiście system RS2, czyli rotor wyważany cyfrowo. Znajdziemy także powiększoną rolkę kabłonka osądzoną na łożysku ślimakowym. Jeśli chodzi o hamulec, to jest progresywny, najprostszy i hamujemy w bardzo prosty sposób. Na mechanicznie obrabianą, anodyzowaną szpulę z aluminium nawiniemy do 250 metrów linki, trzymając przy tym mocną metalową korbę z ergonomicznym uchwytem z materiału TPE. Całości dopełniają 2 metalowe okrągłe klipsy do linki. Taki zestaw w nawet mało doświadczonych wędkarskich dłoniach daje szansę na skuteczne nęcenie w miejscach do tego bardzo dokładnie określonych. Co więcej, na zbiornikach, na których możemy używać pontonu, kij ten możemy zamienić w marker, bo również to jest jego przeznaczenie. W naszym teście dzisiaj udział wzięła rakieta zanętowa, natomiast na półkach sklepów wędkarskich, a także w katalogu Prologika znajdziecie produkt, który nazywa się Airbomb, który z tym zestawem na pewno pracować będzie idealnie.